Witam Państwa serdecznie w Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na spotkaniu finałowym projektu Alternatywny Przewodnik po Nowej Hucie. Jestem bardzo dumna, że udało nam się ten projekt zrealizować, czego zwieńczeniem są właśnie te egzemplarze przewodnika, które niedługo trafią do Waszych rąk. Animatorzy często mają bardzo dobre pomysły, ale nie jest tak, że równie często udaje się je realizować. Do tego potrzeba nie tylko wiedzy, ale także dużo samozaparcia, trochę pewnie szczęścia. I Jarkowi wszystko to się pięknie poskładało. W ramach projektu Alternatywny Przewodnik po Nowej Hucie odbyło się 10 spacerów, 5 prelekcji, no i dzisiejszy finał projektu. W projekt zaangażowanych było 25 autorów, którzy przygotowali teksty, poprowadzili spacery i prelekcje. Z Ośrodka Kultury Norwida osób zaangażowanych było bardzo dużo, także w sumie zespół projektowy liczył około 40 osób. W samych spacerach wzięło udział około 500 osób. Przewodnik opowiada o Nowej Hucie w sposób nieoczywisty. Opowiada historie nieoczywiste, alternatywne spacery i ciekawe miejsca, które są w Nowej Hucie. A Nowa Huta jest miejscem niezwykłym pod względem historycznym, przestrzennym, ale też niezwykli są ludzie, którzy w tej Nowej Hucie działają. Dlatego ich zaprosiliśmy do tworzenia tego przewodnika. Serdecznie Państwa przywitać, wszystkich zgromadzonych pomimo tak niekorzystnej aury. Dziękuję, że przyjechaliście niektórzy nawet 100 kilometrów. Jest tutaj reprezentowanych kilka kierunków fotograficznych na tej wystawie. Od takiej całkiem klasycznej fotografii, którą prezentuje ta seria Rozwój. Są fotografie otworkowe zrealizowane za pomocą werbla, który jest pokazany w korytarzu. No i ta kolorowa seria Light Paint, która jest zrobiona aparatem cyfrowym. Są to zdjęcia wykonane w tak zwanej estetyce błędu za pomocą długich czasów otwarcia migawki, czasami wielokrotnej ekspozycji. Właśnie. Lecz chory król zrozumiał w końcu, czego się dopuścił. Patrzył po twarzach dworzan. Każdy, na kogo spojrzał, spuszczał wzrok. Zygmunt ze wstydu nie wiedział, gdzie z oczami uciec i w końcu spojrzał na sufit. A tam drewniane głowy patrzyły na niego z góry. Dla mnie legenda to coś wspaniałego. Tu w Krakowie mamy dużo fajnych krakowskich legend. Część z nich to są tylko anegdotki. Legend takich, które mają jakąś zwartą akcję, jest pewnie z kilkadziesiąt. W tym kilkanaście nowohuckich.
do naszego słuchowiska staramy się wykorzystywać legendy, które są nie do końca te najbardziej znane, czyli zostawimy sobie Smoka Wawelskiego czy legendę o Wandzie na koniec, a w naszej serii słuchowisk w pierwszym odcinku wykorzystaliśmy Głowy Wawelskie, w drugim odcinku Skarby Krzysztoforów, podobno mało znaną legendę, chociaż ja ją znam od dzieciństwa. Ale on pozostawał w szponach rządz. Złoto! Muszę je posiąść! Mnóstwo mojego złota! I będę piękny i zawsze młody. Majętny, gładziutki, śliczniutki, młodziutki. O tak! Nie zmieniamy treści legendy, natomiast bardzo ważne dla mnie jest, żeby te legendy grały we współczesnym świecie. Przedtem skręciliśmy w prawo, to teraz może w lewo. A wcześniej w lewo, w prawo, prosto, a wcześniej nie pamiętam. No to już zgodnie z instrukcją pobłądziliśmy. I to chyba była ta przyjemniejsza część wycieczki. Myślisz, że tu naprawdę spotkamy diabła? Chciałem przemycić taką sentencję, która jest zawarta w tej legendzie, czyli nie oglądaj się wstecz, podążaj do przodu. Główna bohaterka Ewka troszkę jest taką znerwicowaną dziewczynką i faktycznie cały czas myśli o tym, co się powinno, co należy, co rodzice powiedzą, jak wyglądam, co będzie w szkole, czy ja mogłam coś zmienić w swojej przeszłości, a dlaczego tak muszę się zachowywać, a dlaczego wszyscy tak i tak dalej, i tak dalej. Takich Ewek pewnie dużo jest w nas albo dookoła nas. No i tam mam nadzieję, że to przesłanie z tej dziewczynki z legendy z XV wieku zagrało też w tej Ewce.